Ty, Viper, a nie pamiętasz, jak 3 miesiące temu zamawiałeś pre-order Hotel Mafia? Nie, nie pamiętam. A, bo przyszedł. O! Co tu się stało, many? Dobry wieczór, widzowie. Dzisiaj mamy unboxing wersji deluxe Hotel Mafia, na którą czekaliśmy 3 miesiące, całe 3 miesiące, także wymagania przez ten czas dotyczące tego albumu urosły po prostu do... tak daleko, aż do Plutona. Oczywiście zakupiłem Viper, który jest sponsorem 90% płyt na naszym kanale. Brawa. Zauważyłeś, że w ciągu 3 unboxingów tylko my jesteśmy. Jako duet od otwierania płyt jesteśmy tutaj we dwójkę. No i bierzemy się za tą pakę, także Viper, czyli honory. Dobra, trzeba zobaczyć, czy było warte to czekanie. To czas na reakcję, na coś, co czekaliśmy 3 miesiące. Dom! Dom! Hotel? Dom! Jednak ja mówiłem hotel i przyszedł hotel. Nie mogę! Trzeba było to nagrać, jak to mówisz. Czy ktoś mówił o płycie? Nie, to jest normalnie hotel zakupiony. Hotel? Ja powiem tak, przed nagraniem sobie żartowałem, że tam w środku będzie dom. I naprawdę jest dom, ale dobra. Może to zostawmy na koniec. Najpierw rzeczy, które są na wierzchu. To są prawdopodobnie naklejacy. Duże wlepy. To nie jest format zwyczajny, taki co byś sprzedał za 3 dychy na Allegro. Ale ta nakleja mi się podoba, ten styl pisma. Co mamy dalej? SB Mafia. Także jest sama płyta. Jest okładka, jest to napisane tak jak tam na naklejce. Mm-hmm. O, i cały tył jest tak napisany. Hotel Mafia przepis. Mamy tutaj tracklistę w bardzo ciekawym... Patrz, jest znowu razem, co nie? No. Patrz, dzieci we mgle, kapuśniak, dziś się nie wkurzy. Skacze w tłum. No bo, co ter? No bo, co ter? No bo co studi? No tak. 5 nowych tracków. A, bo widzę, patrz, tu jest Hotel Mafia jako zielono. Jako to jest album Hotel Mafia, tu jest No bo, co ter jako album. A czy... zobacz, widzisz, tu są dwie płyty. To tu będzie epka pewnie, No bo, co ter. 5 tracków, których jeszcze nie słyszeliśmy, tak? Czy... oprócz Kapuśniaka, on był Nie, czekaj. Raz, dwa, no pięć, tak, pięć tracków, ale Kapuśniak był no w tym emailu, że się spóźni, dlatego wypuszczają ten track jako na poczekanie. No więc 4 traki jeszcze będziemy mieli okazję usłyszeć po raz pierwszy. Ty, czemu to jest pod tym? Widzisz to? Pan, to jest, się odbiło? O, to jest pudełko. Dobra, wyjmij na razie. Aha. A, po prostu było takie, żeby trzymać coś. No dobra. Ty, czy to jest to, co dobra, myślę? Dobra, wyjmij ten dom. Wyjmij jeszcze, ten dom. A, jeszcze jedna rzecz została. A, to wyjmij jeszcze jedną zobacz, rzecz. Zobacz, czy to jest SB Mafia gonimy snem z ulicy Mixtape. To jest to, gdzie to jest. Widzisz? Bez kitu. Zabija 2. Ale staroć. Ale że mamy tu gonimy sny z ulicy No to Mixtape. Mamy taką reedycję, nie? To miało pierwszą reedycję, tego ci nie powiem. Czy nie? Wtedy czy to jest... było tylko digitalowe? To za dawny czas, ja wtedy jeszcze w pieluszkę 2016 to był, co nie? No właśnie. No, zaraz robimy research na necie. No więc to jest zapewne coś bardzo limitowanego. Jak to wyjąć? O. Nawet ma trawę! Nawet ma trawę. Tak więc dom jest pudełkiem. I coś w nim jest, no czy nie? To jest tylko model. Mi się wydaje, że coś tam powinno być. Ewidentnie to nie jest wypełnienie. No nie. Wyplujemy ten dom w laki. Pusto. Pusto. Wypełnienie. Niestety. No. A to jest pewnie po to, że wiesz, płyty włożyć. No można włożyć. Ale jest hotel. A to na magnes jest jeszcze, dobra. No, ale widzisz, jest hotel? No jest hotel. Miał być hotel i jest Hotel Mafia zamówiony. Nie no, szczerze? Mało. Mało? Mało. No bo mamy płytę. No dobra, płyta to zawsze jest. Wlepy? Nic niezwykłego. Też zawsze są. No wiadomo, jest wyjątek pewien. Tak zwany album Hit Me Five. Gonimy sny z ulicy, no to jest fajne. Tego, to jest taki bonusik. Wiadomo, ja zawsze mówię, że jakiś gadżet powinien być. No i masz. No i mamy dom, tylko że... A przy jarmarku miałeś wolutkę dom. Ale tam chociaż było dużo rzeczy. W sensie, no to... To jest dla mnie trochę za mało, w sensie dom, okej, okay, fajny, na półkę się położysz, ale coś tam powinno być. Jeszcze tak, no. Tego nie otworzyłeś. No tak, no. I dwie płyty dodatkowe. No w sumie tak, no jeszcze coś tam może być. I dwie płyty. Ale coś powinno być w tym domku, no. Może tam mata leży w środku i nie wiesz. Mata? Na jebany nie wrócił. No brakuje jakiegoś takiego gadżetu bardziej użytkowego jak dla mnie. No w sensie no, to jest tylko taki model, nie? Jakie płyty mają użytkowe gadżety? No na przykład White miał kość. No to jest, zobacz, to jest z takiej tektury. Można to porównać do Chillwagonu. Chillwagon też był jakby sam zapakowany w modelu Chillwagonu. Na przykład model Chillwagonu mi się bardziej podoba niż taki model. Nie temat teraz na to. Hotel Mafia. W takiej kieszonce, dobra.
I pewnie zdjęcia z wyjazdu, prawda? No i sporo jest zdjęć. O, tu jak pizza przyszła, to znamy to z vloga. O, jest poradnik jak zrobić dookoła świata. Ty, ja nawet nie wiedziałem. A czemu to pirat pokazuje? Nie wiem, a ja nie wiedziałem czemu tu, nie wiedziałem, że tu piłka jest. No, ja też nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć. To smaku czakalaka. Mamy przepis. Uroczystego, cudownie wyglądającego tostera. To znamy ten przepis również z vloga. Podoba mi się na koniec wykonaj ten smaku. Tak. Punkt za humor bym dał. Zestaw ćwiczeń rozciągających Adiego Nowaka. Albo on się tam rozciągał na vlogu, nie? O, co to za rysunek, ale ktoś... Patrz, Mori, Lanek. Aha, no bo tak. Portret, no tak, portret to namalował. Droga. Droga pointa. Hotel. Aha, jak oni jechali, tak. Piękna droga, 30 minut. No. Po internet. Nie dziwię się, że te utwory niektóre były spóźnione. No. To McDonald's po internet. Jak złożyć domowe studio? Na ci takie profesjonalne, jak możesz takie zbudować. Ustaw materacę, podłącz sprzęt, ustaw mikrofon, zacznij nagrywać. No to jest takie proste. A ty wydajesz tyle na studio. Na co to komu potrzebne? Dobra, zmieniamy to na materacę. Czy ktoś chce zakupić pianki? Bo mamy na zbyciu. Przepis na kanapkę dziewczyny BT. Jest! Jest! I mamy... pokoje. O, kto miał jaki pokój? Oj. I menu, jakie było. I mamy Nowocotel. No, jak tylko skończymy nagrywać, to lecimy słuchać tych tracków. Dla mnie płyta mega spoko. Jednak te 3 miesiące, naprawdę, jakby, powiem tak, jakby to przyszło od razu, w sensie... Mi się wydaje, że jak, wiesz, czemu przepy nie przyszło? No. Z tym domkiem pewnie się... No pewnie tak. Przepraszam za słowo, wam po chwilę tak nie wolno. Powiem tak, jakby to przyszło, na przykład miesiąc od rozpoczęcia preorderów, czyli tak niezbyt długo, to wtedy spoko, byłbym zadowolony, bo nie było ten czasu, gdzie zbudowało się hype na to, że o, długo pracują, to coś fajnego będzie. A przez to, że 3 miesiące trzeba było czekać, to tutaj już wymagania wzrosły według mnie, no i to no, nie spełnia ich do końca. Według mnie jestem zadowolony, że są bonus traki, które były zapowiadane, jest Gonimy Sny z ulicy Mixtep i ogólnie jestem zadowolony z całego wydania, bo każde nietypowe wydanie dla mnie jest ciekawe, nawet jak trzeba długo czekać. Niestety nie jestem w stanie ocenić obiektywnie, ale wystawiając subiektywną ocenę, no jestem zawiedziony. 7 na 10. Ja bym dał 8,5. 8,5 to wydaje mi się bardzo dobra ocena na to, co dostaliśmy. To by było na tyle, dziękujemy za oglądanie. Wpadnijcie na. Słuchać. Wpadnijcie w ogóle na film Jaka to melodia White. White wiadomo jest w SBM-ie i niedawno wydał płytę Rockstar do zachodu słońca, także obczajcie sobie. A ja wam pomacham płytą, siema. Ale że Viper ma cały dom na głowie? Lubina.